no pójdę do spowiedzi, ale no nie żałuję, bo ten grzech był taki pasjonujący. Gdybym miał możliwość, to na pewno bym drugi raz go uczynił. Jeśli jest w nas podobne nastawienie do tego zacytowanego, to ani nie otrzymamy rozgrzeszenia, ani nie pojednamy się z Panem Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że żal za grzechy jest podstawą do rozwoju i praktykowania życia duchowego. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Im dłużej posługuję jako spowiednik, tym widzę więcej przywiązania do grzechu. Oczywiście ludzie nie mówią o tym w sposób bezpośredni, tylko używają ogólników, robią dobrą minę do złej gry. A kiedy pytam ich o konkretne rozwiązania, o to, co planują zrobić, aby się poprawić, aby pokonać ten grzech, no to od razu nabierają wody w usta, czekają, aż ja coś powiem. A kiedy podaję zbyt radykalne sposoby, to wtedy czuję, że po drugiej stronie konfesjonałowych kratek coś się gotuje. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ludzie nie chcą zmiany. Traktują sakrament miłosierdzia jako swego typu okresowe oczyszczenie, a nie jako przełom. A przecież o to właśnie chodzi. O to, aby znienawidzić grzech. Przestaniemy lubić grzech dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, jak wiele przez niego tracimy. Jeśli dostrzeżemy w nim złodzieja łaski uświęcającej i pokoju serca, to czym prędzej wymienimy zamki naszego serca i nie będziemy chcieli go wpuścić do środka. Dlatego przemyślmy to czym prędzej, tym bardziej, że do stanu grzechowego jest łatwo się przyzwyczaić i uznać go za normalny. Do wszystkiego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, nawet do kamienia w bucie. Dlatego zastanówmy się, czy teraz zatrzymamy się i wyrzucimy go z buta i tak samo, czy postąpimy z naszym życiem wewnętrznym, czy będziemy chcieli tego, co nowe, tego, co razem z Panem Bogiem możemy uczynić.